Uwielbiał dowcipy polityczne o sobie, a podobno nawet je kolekcjonował. Cyrankiewicz dostał order Gwiazdy Betlejemskiej za uporczywe trzymanie się żłobu. Cyrankiewicz jedzie na olimpiadę. Jako przedstawiciel rządu? Nie, uznano go za pływaka wszechczasów. Polska Radia Wolna Europa. Józef Cerankiewicz, czyli wieczny premier, jak go nazywano, dlatego, że swój urząd sprawował najdłużej w historii Polski Ludowej ponad 20 lat, z czego przez 14 towarzyszył Władysławowi Gomułce, który był wówczas pierwszym sekretarzem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jak to się udało Cyrankiewiczowi, że mimo wielu zakrętów historii przetrwał na stanowisku premiera? Właściwie było dwóch Cyrankiewiczów. Cyrankiewicz przedwojenny, nazywany Złotym Józiem wspaniały działacz socjalistyczny, i Cyrankiewicz powojenny, którego niektórzy Ochrzcili zdrajcom, ponieważ poszedł na współpracę z komunistami. Ta dwoistość, ta jego powojenna decyzja była czymś tak niezwykłym, że bliscy mu ludzie przypuszczali, że on jest kimś w rodzaju Konrada Wallenroda, że on chce ten komunizm rozsadzić od środka. Właściwie najważniejsza cecha Cyrankiewicza to jego konformizm. Chociaż przed wojną wcale nie był człowiekiem, który chciał się dostosowywać do rzeczywistości On ją chciał zmieniać. Cyrankiewicz pochodził z fantastycznej przedwojennej krakowskiej inteligencji, studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim prawo, chociaż jak wspominali jego znajomi, nauka go nie szczególnie interesowała, bardziej go interesowały sprawy kultury i sztuki. Cyrankiewicz wcześniej wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej i razem z amatorskim teatrem wystawiał sztukę Cyjankali. To było wielkie wydarzenie, ponieważ ta sztuka opowiadała o przerażających skutkach zakazu przerywania ciąży. Po wystawieniu tej sztuki w Krakowie, Odezwały się bardzo głośno prawicowe środowiska, potępiając to, ten spektakl. Rzeczywiście było to bardzo, bardzo głośne wydarzenie. Początek wojny pokazuje, jak wiele znaczy przypadek w naszym życiu. Na zachód uciekało małżeństwo socjalistów Lidia i Adam Ciołkoszowie. Zaproponowali, żeby Cyrankiewicz wyjechał razem z nimi. On się zgodził, ale tymczasem nie mógł wyjechać, a oni nie mogli czekać. Gdyby razem wyruszyli, Cyrankiewicz po wojnie prawdopodobnie zachowywałby się tak samo jak Ciołkoszowie. Potępiałby komunistów, potępiałby ludzi, którzy współpracują z komunistami. Przełomowe wydarzenie w życiu Cyrankiewicza to uwięzienie w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Cyrankiewicz działał wcześniej w podziemiu socjalistycznym, antyhitlerowskim, a w Auschwitz yy, był. Jednym z członków podziemia obozowego, od, zapisał wtedy piękną kartę w swoim życiorysie, ale wtedy też prawdopodobnie uświadomił sobie, że po wojnie Polska znajdzie się w komunistycznej strefie wpływów. Po wojnie Cyrankiewicz odrodził polską partię socjalistyczną, ale nie była to już taka partia jak przed wojną. Obdarzano ją mianem lubelskiej, koncesjonowanej, ponieważ uważano, że jest uzależniona od komunistów. Wielu przedwojennych działaczy, wybitnych działaczy, nie wstąpiło do tej partii, i w końcu oddał PPS na pożarcie komunistom. W grudniu 1948 roku doszło do zjednoczenia Polskiej Partii Socjalistycznej z Polską Partią Robotniczą. W rezultacie powstała rządząca wiele lat Polską Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. W gruncie rzeczy on żartował nawet, że ożenił się z inną narzeczoną, niż się zaręczył. Bo rzeczywiście na początku rozmowy zjednoczeniowe toczyły się pomiędzy Cyrankiewiczem a Władysławem Gomułką, a kiedy w grudniu 1948 roku doszło już do tego zjednoczenia, to na czele partii stanął Bolesław Bierut, człowiek zupełnie inny niż Władysław Gomułka. Rok 56 to niezwykły zwrot w życiu Cyrankiewicza. To rok, kiedy do władzy w październiku powrócił Władysław Gomułka i kiedy odsunięto od tej władzy działaczy o epoki komunizmu stalinowskiego, czyli chociażby Minca, chociażby Bermana. Tymczasem Cyrankiewicz utrzymał się u władzy. Przy nowym pierwszym sekretarzu. To niesamowite. Mnie to bardzo dziwiło. Pytałem ludzi, którzy go znali, jak to było możliwe, że jego nie odsunięto, chociaż przecież też był współodpowiedzialny za stalinizm. Tłumaczono mi, że w PZPR-ze starano się jednak zachować pewne wpływy socjalistów, tych, którzy wywodzili się z Polskiej Partii Socjalistycznej, a Cyrankiewicz był tak silnym ich on tak niekwestionowanym, że nie dawało go się nikim innym zastąpić cóż, nie wiem czy to prawda, ale w każdym razie pokazuje to, że rzeczywiście Cyrankiewicz był pływakiem wszech czasów, jak o nim mówiono. Potrafił się dostosować do każdego zwrotu w polityce. 14 lat był numerem 2 przy numerze 1 Władysławie Gomułce, który rządził Polską jako sekretarz, pierwszy sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Cyrankiewicz i Gomułka to byli zupełnie ró różni ludzie. Cyrankiewicz, hedonista, kochający życie, i Gomułka, asceta, któremu Polacy zapamiętali, że dzielił papierosa na pół. Podobno pewnego wieczora Cyrankiewicz zasiadł do kolacji w ośrodku rządowym w Łańsku. Wówczas podszedł do niego oficer ochrony, mówiąc, że nadjeżdża. Towarzysz Wiesław, jak od pseudonimu okupacyjnego nazywano Władysława Gomułkę. Wówczas czas Cyrankiewicz nakazał zdjąć ze stołu kawior, a postawić kaszankę. Czy to prawda? Anegdota nie musi być prawdziwa, żeby oddawać prawdę. Cyrankiewicz z roku na rok właściwie rezygnował z realnego wpływu na władzę. Gomułka był tak apodyktyczny, że Wszyscy wokół niego coraz bardziej schodzili mu z drogi, włącznie z premierem, włącznie z Cyrankiewiczem, który właściwie od połowy lat 60. coraz mniej decydował o sprawach państwowych. Na posiedzeniach Rady Ministrów podobno czytał kryminały, dostawał maszynopisy od wydawnic. Maszynopisy znajdowały się w teczkach udających dokumenty rządowe. Cyrankiewicz zajmował się sprawami kultury. Rozdawał przywileje, rozdawał na przykład talony na mieszkania, rozdawał talony na samochody. Tu zapamiętano, że Cyrankiewicz, kiedy przychodziła partia zachodnich samochodów, to rozdawał je swoim kolegom, byłym socjalistom, a kiedy przychodziły radzieckie samochody, to tym, którzy wywodzili się spośród komunistów. Józef Cyrankiewicz uwielbiał kulturę, sztukę, bardzo dużo czytał. Tymczasem Władysław Gomułka. Kiedyś dostając książkę od jakiegoś autora, ponoć powiedział: Zobaczcie towarzysze, on miał czas ją napisać, a ja nie mam czasu jej przeczytać. Cyrankiewicz przeżył zwrot 70 roku, kiedy wydarzenia na wybrzeżu zmiotły Władysława Gomułkę, ale na krótko. On już nie bardzo pasował do ekipy Edwarda Gierka. On już był zupełnie z innego pokolenia, ale. Wciąż udawało mu się jakoś koło tej władzy pozostawać. Podobno nawet starał się o stanowisko ambasadora. To wywołało pewne wzburzenie, dlatego że to traktowano jako coś niepoważnego jako załatwianie przez Cyrankiewicza sobie synekury. On zrezygnował ostatecznie z tego, a jak powiedział kiedyś Mieczysławowi Rakowskiemu, z którym zaprzyjaźnił się, uważaj, żebyś nigdy nie stał się tym, kim ja się stałem. A ja stałem się karykaturą samego siebie, karykaturą Cyrankiewicza.